Pozdrawiam ukochanych internautów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam moich ukochanych pielgrzymów. Czy wiecie, że już jesteśmy 14 dzień pielgrzymki razem? Dzieci, 14 dzień się morduje z wami, jak ze mną. No i Pan Jezus razem z nami. To też widem oczy światy. Stajemy przed majestatem Boga. Obudziliśmy się. Kolejne piękne niebo. Dzień Matki Bożej. Uwielbiamy Boga. Mając świadomość, że wszystko to jest Jego łaską. Panie, prowadź nas. Stawiaj w te miejsca, gdzie chcesz, abyśmy brali udział w wypełnieniu Twojego planu i woli. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź ogniu miłości, przyjdź Ojcze ubogi, przyjdź Duchu Święty, rozmiłowany w mej nędzy i ranach moich. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, tchnienie świętości, przyjdź, źródło, źródło, przyjdź, światłości serc, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Rozmiłowany w mej nędzy i ranach. Rozmiłowany w mej nędzy i ranach. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Uwielbiamy Boga Ojca za dar poranka i kolejne przebudzenie. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalą, Boże wielki. Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalą, Boże wielki. A człowiek, który bez miary, obsypany trymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemużbym cię nie chwalił? Coś go stworzył i ocalił, a czemużbym cię nie chwalił? Ledwie oczy przeczeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mego Boga na niebie i szukam go koło siebie. Do mego Boga na niebie i szukam go koło siebie. Wielu z nas śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli, niech się jeszcze obudzili, byśmy cię Boże chwalili. My się jeszcze obudzili, byśmy cię Boże chwalili. Boże w Trójcy niepojęty, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Tobie chwałę oddajemy,
Ciebie i żyjemy, Tobie chwałę oddajemy. Niech dla Ciebie dziś żyjemy. Nasz dzisiejszy dzień polecamy świętemu Krzysztofowi i jego opiece, strona 8. Święty Krzysztofie, który na swoich ramionach nosiłeś Zbawiciela świata, bo sam Pan Jezus zapragnął być przez Ciebie niesiony, użycz mi siły i opieki Twojego uświęconego ramienia. Przemień przez wszystkie niebezpieczeństwa i ochroń przed zasadzkami złego ducha. Powierzam Ci moją podróż, bo wiem, że sam oddał się w Twoje ręce. Wierzę, że wsparty Twoją opieką bezpiecznie dotrę do celu mojej podróży. Dodaj mi sił i odwagi do służenia Najwyższemu Bogu wszędzie, gdzie się pojawi. A jeśli trzeba będzie złożyć świadectwo prawdy, stań przy mnie i wyjednaj mi swoją męczeńską krwią zwycięstwo w każdej próbie. Amen. Boże mój, spraw, aby w tym dniu, który mi dałeś, wypełniła się Twoja wola. Amen. Wziąć ją z pokorą i uczynić moją wolę. Per signum crucis, de inimicis nostris libera nos Deus noster. Per signum crucis, de inimicis nostris libera nos Deus noster. Per signum crucis, de inimicis nostris libera nos Deus noster. Ojcze mój niebieski, daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie. Niech moje słowa będą uświęcone w sercu Matki Najświętszej. Niech moje myśli będą oddane Bogu i uświęcone. Niech cały będę żywą modlitwą Twoją i na Twoją chwałę. Natchnij mnie, Święty Duchu, abym modlił się godnie i uświęcił przez to moje życie. Mój boski Ojcze, niczym jestem i nie posiadam niczego, co nie pochodziłoby z Twojej ręki. Proszę Cię pokornie, racz przyjąć w ofierze wszystkie moje myśli, uczynki i słowa, wszystkie radości i cierpienia duchowe, a także wszelkie boleści mojego ciała w intencjach Tobie tylko wiadomych. Ja nic nie potrzebuję, bo wszystko mi dajesz, zanim odkryję jakikolwiek brak. Mój Ojcze, niech cały mój dzień i cała moja noc będzie cichym wychwalaniem Ciebie. Niech każda modlitwa i każda praca, każdy najmniejszy wysiłek ciała, woli czy ducha będzie poświęcony Tobie, o Najwyższy Boże, źródło mojej wszelkiej radości i pociechy. Ojcze niebieski, który stworzyłeś niebo i ziemię, ludzi i aniołów, na każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twoim dzieckiem. Wierzę, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie, że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując mieszkanie w Twoim królestwie. Poddaję Ci siebie i wszystko, co posiadam, tak, abyś mógł mnie prowadzić do siebie drogą, którą Ty mi przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, kto Cię pozna i pokocha jako Ojca. Bądź błogosławiony i wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości, którymi mnie obdarowałeś. Pater te ex toto corde amo. Pater te pie amo. Pater te tenere amo. Salva animas. Salva animas. Salva animas. Pater te ineffabiliter amo. Pater te interminate amo. Pater te ante omnia amo. Salva animas. Salva animas. Pater te sine termino amo. Pater te laudote amo. Tibi
gracias ago. Salve. Pater ut te omnes angelie sancti amat ita te amare velim. Salma, salva, salva animas. Salva animas. Salva animas. Oremus pater per cor Mariae Immaculatum salutis causa omnium animarum que in periculo damnationis eterna sunt tibi dono ultimas gutta sanguinis quas tuus divus filius ultimis sui amoris viribus effudit et eras tibi dono cum immensa multitudine interationum. Amen. Benedicat nos Deus Pater, ut Dei Filius, ut Spiritus Sanctus. Amen. Nos cum dilectissimo Filio Suo benedicat Virgo Maria. Ojcze Przedwieczny, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, razem z Jeruzalem ofiaruję Ci najdroższą krew oraz rany Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła oszatana i przed świętymi aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej ojczyźnie. Amen. Duchu Święty, chcę, abyś mnie posiadał, chcę należeć do Ciebie, chcę być Ci posłuszny i uległy, uzdolnij mnie, abym mógł doskonale wypełnić Twoją wolę. Amen. Duchu Święty, stąd na mnie, oddaję się Tobie bez reszty. Wiesz, że bez Ciebie nie mogę postąpić krok. Bez Ciebie nie umiem wypowiedzieć słowa. Bez Ciebie nie umiem zrobić nic dobrego. Bez Ciebie nie umiem się modlić. Bez Ciebie jestem niczym i nic nie mogę. Zawładnij mną, Duchu Święty. Oddaję Ci wszelką władzę nad moim sercem, duchem, rozumem i ciałem. Uczyń mnie Twoim niewolnikiem. Bo ponad wszystko pragnę służyć Tobie, uwielbiać Twoją mądrość i dobroć. Niech wypełni się we mnie Twoja wola. Amen. Przyjmij, Ojcze, moją ofiarę, każde cierpienie, które dziś swojej łaskawości mi ofiarowała, każdą radość, pracę, modlitwę, każdą myśl i słowo, wszystko, co tylko mogę Tobie ofiarować. Przyjmij łaskawie w połączeniu z nieskończoną zasługą najświętszej krwi i najdroższych ran Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, a szczególnie rani krwi wypływającej w czasie koronowania cierniem Jego najświętszej głowy przez niepokalane i mieczem boleści przeszyte serce Maryi, jej intencja, aby moje całe życie było do jej wyłącznej dyspozycji. Przydało chwałę Tobie, Ojcze, uzdrawiając dusze ludzkie i ratując je przed śmiercią wieczną. Aniele Boży, mój opiekunie, powierzam Ci moją mowę. Wszystkie słowa, które dziś wypowiem, niech będą na chwałę Bożą. A jeśli miałbym użyć języka na własną zgubę, zamknij moje usta, napełnij je goryczą, abym wzmógł moje grzeszne zamiary. Polecam się Twojej obronie w walce z pokusą nieromóstwa i pychy. A kiedy stanę na sądzie Bożym, niech nie będę zawstydzony we wszystkim Ciebie, mój stróżu. Modlitwa do świętego Józefa. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności.
A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Ojcze Niebieski, który powołałeś kapłanów do składania wiecznej ofiary Twojego Syna dla uświęcenia ziemi, oddasz się Twoim błogosławieństwem i ochroń od cudnych pokus. Jezu, który powołałeś apostołów, aby w Twoim imieniu głosili Ewangelię na wszystkich krańcach ziemi, oddasz ich łaską pokory i wiernego naśladowania Twojej. Duchu Święty, Pocieszycielu, gdy stąpiłeś na przelękną wieczerniku, stąd dziś nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze. Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia, przez mękę Twojego umiłowanego Jezusa Chrystusa i mieczem przebite serce Najświętszej Maryi Panny, krew męczenników, wiarą wyznawców, łzy i cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych, na przebłaganie za te pęknięte mrokiem dusze. Spuść na nie w godzinie śmierci jasny promień Twojego światła, światła Ducha Świętego, aby ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską upadli przed Tobą, szczerze swoje grzechy wyznając. Wierzę, że Twoje nieskończone miłosierdzie wyjedna im tę łaskę. Łączę te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam je w Twoim świętym sercu na ukojenie go boleści. Kocham Cię, Ojcze, teraz i na wieki wieków. I zakonające dusze, Ojcze Przedwieczny, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi duszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czystu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Modlitwa codzienna rycerzy Chrztokróla. O Trójców Przenajświętsza, przez mękę i krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Cię w spraw, aby Jego Królestwo zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach. Amen. Mam przed dalszą modlitwą dwa komunikaty. Jeden bardzo radosny, bo jemy wtorek, sobota, dziś, niedziela, poniedziałek, wtorek. To jest bardzo radosny komunikat na pielgrzymce, że może się mi uda iść na lody z kimś. A drugi troszkę smutniejszy, ale duchowo bardzo radosny. Bo w środę zaczyna się post. A w piątek mamy wieczernik. Czy ktoś jest na wieczerniku, czy nie jest, jest obligowany pościmy. Środa, czwartek i piątek, Panie Usiu, nie kwaś na mina, bo cieszyć się. Bo wtedy wasz post idzie do jednej kubki, do grzewini, a później grzenia, wulkan wybucha się, to na was portu rozlewa, rozumiecie? Więc przypominam, za tydzień środa, czwartek, Pani Martusiu, i piątek, nie ma wyjścia, pościmy. Tak, dzieci, mam dwa wielkie, radosne ogłoszenia, które Państwu podałem. Cieszymy się więc. Dziś, jak Bóg nam pozwoli, jedziemy do Nazaretu. A co dalej, to zobaczymy, jaki tam punkt zahaczymy jeszcze. A teraz uklękamy i nasze pacierze. Godzinki liderzy odśpiewają w autobusie do Matki Bożej. Gdyby miał słabszy głos lider, bo nie każdy głos zna, to wtedy poprosi najlepiej mężczyznę do śpiewania, do prowadzenia modlitwy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sic ut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sic ut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terra, ed in Iesum Christum Filium unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus es judicare, vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionis, Vitam Aeternam. Ego Dominus Deus Tuus, qui eduxit te de terra Egypti, de domo servitoris. Primo. Secundo. Tertio. Honora patrem tu, observa diem sabbati, tertio. Quinque, sextem, septem, otto, nonne, decem. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Sutum presidium confugimus sancta Dei benetrix nostras deprecationes et despicias in necessitatibus nostris, sed ad periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, consolatrix nostra, Tuo Filio nos reconcilia, Tuo Filio nos commenda, Tuo Filio nos reprezenta. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego Ojca i Syna i Ducha Świętego, uwodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zmieszania do naszej pracy. Nasz Bóg jest naszym Panem i rozkazuje Wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Boga, mocą Najwyższego, Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych domów. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zeprzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały złe duchy, zdumiły ich zuchwałość, a zwalczając je wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i szczeszcie nas. Sancte Michael Archangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, impera lili Deus supplices deprecamur, Duque princeps minitiae celestis, satana aliosque, malignos quia perditionem animarum pervagantum in mundo, divina virtute infernum dertrude. Angele Dei, qui custos est mei, metibi commissus pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, et verbum caro factum es. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis sancta Dei genetrix. Oremus, gratiam tuam, quesumus domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annuntiante Christi filii tui incarnationem cognovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per omnem Christum dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescam in pace. Święty Piotrze Pawle Michale, którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Uproś mnie rady w wątpliwościach, siły i męstwa, pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości. Racz mi Twoją możną przyczyną wyjednać u Boga łaski i dary potrzebne dzenia życia miłego Bogu, abym kierowany przez Ciebie wiernie służył Bogu, nieustannie postępował w cnotach, a kiedyś wraz z Tobą, nie wiem. Błogosławię Was, to miejsce święte i wszystkich pielgrzymów, których dzisiaj spotkamy w naszej wędrówce. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Udajemy się na posiłek. Bóg zapłać za wspólną poranną modlitwę.